Hej, 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 hej! Witam was wszystkich, moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście wita was Kaldrn. Ponownie wracamy do gry Dragon Age 2. Możemy w końcu przejść do wykonywania zadań głównych. Aktualnie nasze zadanie polega na odnalezieniu trzech zbiegłych magów i sprowadzeniu ich z powrotem do kręgu. Niezwłocznie się tym zajmiemy. Za wykonanie tego zadania powinniśmy dostać buty do tej zbroi, do zbroi bohatera, więc powinniśmy mieć praktycznie cały komplet, praktycznie. Tak, zdecydowanie. Jeszcze hełm pozostał, ale hełmu i tak nie noszę, z tego co pamiętam. Po skompletowaniu całej tej zbroi będziemy mogli zacząć wykonywać DLC. DLC, na które prawdopodobnie czekacie z niecierpliwością. Nie sądzę, żebym miał coś do sprzedania, ponieważ robiłem dosyć sporą czystkę w ekwipunku tuż przed zakończeniem poprzedniego odcinka. Dlatego też pominę wszystkie sklepy. I zobaczmy, gdzie najpierw możemy się udać. Pójdziemy do Dolnego Miasta. Dolne Miasto. Zaczniemy stamtąd, z Elfiego Obcowiska. Okej, jesteśmy. Pojawiliśmy się w całkiem dogodnym miejscu. Nie mamy daleko. Będę chciał w dosyć specyficzny sposób rozwiązać kwestię akurat tego zbiega. Ale to za chwilkę wam wytłumaczę. Oh, greetings, monsieur. My mistress is away seeing to a customer, but she will be back shortly. Is there anything I can do to help you? I'm here to speak to Huon's wife. Are you she? I am his wife. When the Templars came, I told them the truth. I hadn't seen Huon in 10 years. No, troszkę. But after they left, he came to me. He wanted me to hide him. I used to dream of him returning, but not like this. He's changed, and I don't know him anymore. I sent him away. Did he hurt you? Only broke my heart. So you hadn't seen him since he left you? Huon didn't leave me. He was taken away. When the Templars found out he was a mage, they chained him and dragged him from the alienage, in front of everyone. Now I'm trapped in this sham. Married, but with no husband and no future. Did you see him use any magic? Perhaps blood magic. Would she know it to see it? I don't know. No właśnie. I don't think he used magic on me. Pytanie zwykłej osoby o to, czy ktoś używa magii krwi, jest dosyć głupie. Do you know where Huon went after you sent him away? I don't know. He disappeared. But Huon said he would return to take me away from this forever. A user, just looking for another handout. I don't know what he means, and I am afraid of him, monsieur. Would it help if I returned? I'll make sure you're safe. I would be grateful. Huon said he would come to the alienage soon, at nightfall. Are you going to arrest him? I think he needs help. Maybe the circle will be able to heal whatever troubles him. Oj, krąg raczej nie pomoże. Dobra, wejdziemy sobie do domu Meryl. Tutaj będziemy mogli się przegrupować. Oraz poczekać do wieczora. Przegrupować to znaczy zostawić wyłącznie Fenrisa przy sobie. Fenris lubi, jak magów się zabija, ponieważ on nie lubi magów, prawda? Więc będziemy po prostu dosyć
nie mieli dla tego maga, z którym nam przyjdzie się zetknąć. Nie mamy żadnych przydatnych miksturek. No trudno. Zobaczymy. Wieczór i dolne miasto. Dlaczego idę tylko z Fenrisem? No tak jak mówiłem, Fenris lubi zabijać magów, więc liczę na jakieś poparcie. Ale nie chcę tracić poparcia u innych. Mogę przyzywać psa w sumie jeszcze. Zawsze się przyda. Jemu to wszystko jedno, czy zabijamy, czy jesteśmy mili. No i mamy. Wygląda dosyć niepokojąco. Ja bym obstawiał, że raczej na pewno używa magii krwi. So obvious. Okej, ale my mieliśmy ją jakoś obronić podobno. Hush, love. Don't be afraid. Your blood will bring new life to our people. No właśnie, mieliśmy ją podobno obronić. Chuju muju dzikie węże, tak? You're going to pay for what you did. It's always the same. Always. No właśnie, Fenris. Małomówny. Czeka nas dosyć trudna walka. Nasz pies jest? Jest nasz pies. Uciekać stąd. No właśnie, Fenris już wlazł na to pole. Dobra, został tylko... No dobra. Nie jest takie łatwe. Na jakie wygląda? Za dużo tych zjaw. Lala. Jest, idzie tam. Zobaczmy. Auć! Zabolało. Wow, znowu to pole. Dobra, wlazł tam. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ach, znowu. No, wstawaj. Okej, został sam. Nieźle bije, nieźle. Jak śmiesz się leczyć? Dobra, nie ma tragedii jeszcze. Dobra, wygraliśmy. Co, ty jeszcze żyjesz? No. Aha, czyli co? Nie mieliśmy żadnego poparcia. Są buty bohatera, na które tak czekałem. Czyli najwyraźniej nie możemy bez problemu brać ze sobą wszystkich członków ekipy.
Dobra, tak więc co? Załóżmy te budki. Ataku, prędkość regeneracji, many. Do pancerza dają dużo. No. Wyglądamy już jak człowiek. I co teraz? Mamy cały sprzęt. Zostawiamy na razie questy główne. I idziemy wykonywać DLC. Dokładnie tak. Jeszcze tylko do DLC zabiorę sobie odpowiednią załogę, czyli standard. Skoczymy do posiadłości Hołków. Tam w sumie rozpoczynają się DLC. Ale chcę po prostu sobie również rzucić runki do butów, uzupełnić je, aby mieć jak najmniejsze problemy, ewentualnie stworzyć nowe. Zamów runy. Wartość pancerza na ogień. Runa broni, która zwiększa obrażenia fizyczne. Runa pancerza, runa broni. Broni. Odporność duchową. Natury szczęścia, to jedziemy. Męstwa pancerza, która zwiększa wszystkie współczynniki. Jeden fragment pancerza mieści tylko jedną runę bohaterstwa. Ciekawa runka, czyż nie? Stworzę sobie kilka i zobaczmy. Sandal. Cóż masz dla mnie? Boom! Ah, there he goes again. How he makes these things, I'll never know. I've never seen another dwarf like him. Does this run in your family? Not at all, but Sandal isn't really my son. I found him in the Deep Roads when I left Orzammar for good. Raised him as my own now. Isn't that right, my boy? I like Bodan. He's always been this way. Always collecting things and enchanting them. Strange, I suppose. Sandal's quite useful to have around. That he is. Also, I've always said. Oh, Maker knows what'll happen when I'm gone. I try not to think about it. No, przybrany syn. I want some pie. Tak, ja też. Ja też. Aparatura zaklinania. Dobra. Zbroje. Szaty bohatera. Mamy pełną. Buty bohatera. Rękawice bohatera. Dwa do wszystkich atrybutów. Ciekawe, czyż nie? Rękawice. Podpakujemy sobie atrybuty. Atrybuty, dobra rzecz. Są dobre na wszystko. Szaty bohatera nie da się już więcej ulepszyć. Okej. Okay. Co my tu mamy? Avelina ma już ulepszony. Fenris. Fenrisowi też podpakujemy troszkę statystyki. Varik. Oraz... Meryl. Meryl również damy do statystyk. Ta runa jest bardzo dobra. Dla Varika trzeba coś stworzyć jeszcze. Zdecydowanie coś się przyda. Stworzymy jeszcze troszkę tej runy.
Ma trzy miejsca, tak? Odporności. Zwiększa obrażenia fizyczne. To stworzymy do broni. Zwiększa szansę ciosu krytycznego. To również na wszelki wypadek stworzymy. I obrony również ze dwie. A to wszystko dlatego, bo muszę coś wybrać dla Varika właśnie. Varik, Varik, Varik. Jesteś. Tak, damy ci na pewno to. Na pewno to. Drugiej chyba nie da rady. A może da rady? Chyba da, co nie? My wrzucaliśmy dla kogoś. Dwie runki. Nie, nie wrzucaliśmy. No to wolę nie ryzykować. I wrzucimy Varikowi drugą runę obrony. No. I teraz tylko broń została. Bianka, Bianka. A Bianka już ma ulepszenie. Do obrażeń fizycznych, okej. No to ulepszymy coś Fenrisowi. 8 do obrażeń fizycznych, tak? Specjalna runa Sandala. Myk. I do krytyka. Nie, damy mu jeszcze jedną tą. Plus 8 obrażeń fizycznych. Niech będzie. Zobaczymy. W razie czego pomyślimy inaczej. A to co to jest? Dobra, zostawię to w spokoju na wszelki wypadek. Kostur parlatanu. Ma jedno miejsce, zostawię je na razie. Inną runę tam będę wrzucał. A tą broń chyba nosi... Kurczę, którą broń nosiła... Awelina, tego nie pamiętam. Uciszacz? I tak nie bardzo, co mamy tam wrzucić do... Tak więc zostawmy w ten sposób i ruszajmy. Mamy dwa posągi. Oba każdy odpowiada za oddzielny DLC. Tu mamy dziedzictwo, tu mamy pamiątkę znaku zabójcy. Zaczniemy od dziedzictwa, gdyż uważam, że jest łatwiejszy. I przyda nam się zdobyć na początku troszkę doświadczenia, nim zaczniemy drugie DLC. Czy chcesz rozpocząć? Oczywiście, tak jak mówiłem, standardowy team. Lecimy. I have a report you might find interesting. It tells of a chasm in the Vinmark Mountains, and a secret that was said to be buried within. Yet when the Chantry went to investigate, they were turned away by the Grey Wardens. And why would I find that interesting?
Because the champion was there. I can't help but notice you failed to mention this adventure. Oh, that? I didn't think you'd be interested. Just some business with Hawk's family and a few Carter dwarves who went too far. You're not going to believe me. I'll take my chances. All right. Don't say I didn't warn you. There it is. It doesn't look all that dwarven. These are Carter dwarves, so they're more criminals and smugglers than anything else. They're not usually stupid, though. I don't know why they'd attack you. They gave it their best shot. I can't believe they snuck into the Warden Keep at Ansberg. But they failed, thankfully, and they haven't been able to kill me yet either. You have a plan, then? I found their hideout, but my sources couldn't tell me anything else. It's all very strange. Why do you say that? It's just the Carter, isn't it? As far as my contacts in the Carter know, they shouldn't be here. There shouldn't even be a here. Well, this place is invisible. A big blind spot on the map. Bianca's never been this suspicious, and she's twitchy to start with. Does it matter? We just need them to stop trying to kill us. A fine point. So, what's the plan? There must be a reason they're attacking us. I intend to find out. Right. Only one way to do that. So we just walk in, slaughter every dwarf in sight? Not every dwarf. Let's move before we're spotted. The Wardens know I couldn't let you do this alone. Not after an attack on both of us. I'll watch so there's no surprises. Shout if you need me. Let's go. Tak, jak widzicie, Carver nawet się pojawił, który z nami tutaj dotarł. Możemy wrócić do Kirkwall, ale oczywiście tego nie chcemy robić. Ruszamy dalej. I suppose we should take that as a warning. They're from the Merchants Guild. The Carter doesn't kill guild members. That's really strange. Okej, okay, idziemy sobie powolutku. W końcu opuściliśmy Kirkwall, gdzieś udaliśmy się w dalsze... na dalsze tereny, co się chwali, ponieważ ile można się kręcić po tych samych lokacjach w kółko. A tutaj czeka nas troszkę nowych przygód i sekretów, które chcę wam pokazać, zaprezentować. They know we're here. Tak, wiedzą, że tu jesteśmy. Nie dziwię im się. Już mieli nawet swoich zwiadowców, ale zarżniemy każdego, kto stanie na naszej drodze. O, właśnie, ucieka. Niewiele osób wie, że w dziedzictwie można walczyć ze smokiem. To jest ukryty przeciwnik, ukryty boss. I będę chciał go wam zaprezentować. Ale w tym momencie musimy iść dalej przed siebie. Ojejku. Zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, jak zajebiście wyglądamy w końcu, gdy mamy pełną zbroję skompletowaną w całości. You. Ja. You're finally here. You've come. Everyone, it's the child of Malcolm Hawk. He's come to us. Właśnie, wspominają o ojcu Hawka, czyli jesteśmy ważni. What does my father have to do with this? It began with him and ends with you. Blood for blood, that's what we were told. You're not making any sense. You've come to us now, and that's the only thing that matters. I came here to find out why the Carter has attacked me. For the blood, we must have it. I hope you don't mean my blood. We will take it. Corypheus will walk in the sun once more. No właśnie, zostało wspomniane nowe imię, Korypheusz. Na razie nie będę nic mówił. Wszystko okaże się w praniu. Yeah!
Alalalalala. Warik. Dostajesz baty z tego co widzę. Trzeba cię ponownie ratować. No, nie jest tak źle. Tragedii nie ma. Przynajmniej na razie. Nadzorca kartelu. Co tam miałeś przy sobie? Błękitne oko. Jeden do siły woli. Obrażenie od ognia. Obrażenie od ognia. To może być niezłe dla mojego maga. Zależy co aktualnie posiadamy. Odporność na ogień. Wszystkie atrybuty. 20 do żywotności. 1 do siły woli. Mamy tą odporność na ogień. Ogniem rzadko kto nas traktuje. Tak więc na razie zrobimy sobie w ten sposób. Co tracimy tylko, zakładając błękitne oko? Troszkę tracimy ataku. Na pewno zdrowia. Ale dlaczego tracimy atak? Czyżby to z atrybutów? No, zdrowia też troszkę tracimy. Ale to dlatego, że 20 plus 20 daje, więc okej. Zobaczymy, jak będziemy po prostu atakowali z tym błękitnym okiem. Czy będziemy większe obrażenia z zaklęć robili? Auć! Nieładnie. Niewiele większe. Na pewno z podstawowych ataków będziemy zabierali nieco większe obrażenia. Nie wiem tylko jak z zaklęć. 19% to sporo. Trzeba przyznać. Tu mamy worek do przeszukania. Oprócz śmieci nic w środku nie ma. Tu również. I tu mamy skrzyneczkę. Również jakieś śmieci. Sądzę, że wskoczy nam na pewno level. Tu się z wami rozstanę. Czas nasz dobiega końca. I cóż, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, w szczególności komentujcie. Tak jak mówiłem, pokażę wam troszkę sekrecików. Takim najważniejszym właśnie sekrecikiem w dziedzictwie jest to, że można tu walczyć ze smokiem. Dużym smokiem, takim już, z jakim już walczyliśmy, stoczyliśmy walkę. Ale nie wszyscy wiedzą o tym, że można z takowego smoka tu przyzwać. A jak wiedzą, to nie wszyscy wiedzą w jaki sposób. A ja wam to pokażę i zaprezentuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie jeszcze raz. Oraz oceniajcie, komentujcie zwłaszcza. I do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się i pa pa.